Koniec wyborów parlamentarnych to czas na wielkie sprzątanie. Zgodnie z prawem komitety wyborcze mają 30 dni na usunięcie swoich banerów z przestrzeni publicznej. I choć minęło dopiero kilka dni, to wielu kandydatów już wzięło się do pracy. Paweł Jędrusik. To Jaworzno i jedne z ostatnich banerów posła poprzedniej i jak się okazuje również kolejnej kadencji Sejmu Wojciecha Saługi. Zabraliśmy się zaraz po wyborach w poniedziałek. Konsekwentnie, sukcesywnie oczyszczamy te miejsca z banerów, z plakatów, gdzie zostały one powieszone i zapewniamy mieszkańców okręgu, że plakatów czy materiałów wyborczych posła Wojciecha Saługi w najbliższym czasie już nie zobaczą. Bardzo szybko do pracy wziął się również czarny koń lewicy w tych wyborach, czyli Łukasz Litewka, który do Sejmu wszedł szturmem z ostatniego miejsca na liście. Jego banery mają pomóc zwierzętom. Ruszamy z nimi do schroniska. Czekam tutaj tylko na decyzję sosnowieckiego schroniska, ale będzie ona pozytywna na 100%. I banery posłużą za ocieplenie, to jest może złe słowo, bo one bardziej służą od ochrony od wiatru, mroźnego wiatru na jesień i zimę, żeby psiaki po prostu go nie odczuwały tak. Pomóc zamierza również Michał Gramatyka, ale komu innemu. Gramatyka po raz kolejny zasiądzie w poselskich ławach w nadchodzącej kadencji. Mam taką sąsiadkę, która prowadzi takie gospodarstwo rolne i ona powiedziała, że przyjmie każdą liczbę banerów, każdą ilość banerów, więc pewnie swoje przekaże w jej ręce. Dużo tych banerów jest do ściągnięcia? Dużo pracy jeszcze przed panem? Nie tylko ja ściągam, wolontariusze również, cała moja drużyna jeździ po mieście i ściąga te banery, więc myślę, że w ciągu kilku dni posprzątamy po sobie. Posprzątać muszą wszyscy i mają na to 30 dni, a ci, którzy tego nie zrobią, mogą otrzymać wysoką grzywnę. Nasze jednostki miejskie, na terenie których dany baner się znajduje, czyli na przykład Miejski Zarząd Ulic i Mostów czy Tyski Zakład Usług Komunalnych, przypominają komitetom o ciążącym na nich obowiązku. Mieliśmy takie sytuacje już, że trzeba było przypomnieć, ale po tym przypomnieniu te banery zostały przez komitety usunięte. Już niedługo ulice i billboardy powinny być wolne od polityki, ale nie na długo, bo wkrótce rozpocznie się kolejna kampania wyborcza, tym razem samorządowa.